Cztery oczy. Poranna rozmowa. Radio Opole. A dziś gościem rozmowy w Cztery Oczy jest Waldemar Zatka, dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej Opolskiego Urzędu Marszałkowskiego. Dzień dobry. Dzień dobry panu redaktorowi, dzień dobry państwu. Podczas ostatniej sesji sejmiku dyskutowano na temat demografii, problemów demograficznych naszego regionu. No i tak, zdaniem profesora Romualda Jończego z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nasz region zamieszkuje już nie 1 900 000, jak wskazuje GUS, ale 840 000 osób. Zaskoczenie dla pana czy nie? Dla mnie, myślę, że nie tylko dla mnie, to nie jest zaskoczenie, bo po pierwsze, jeśli chodzi, przywołał pan dyskusję na sesji, na takim forum rzeczywiście to była dyskusja na ostatnim posiedzeniu sesji sejmiku, natomiast kilka miesięcy wcześniej pan profesor też rozmawiał, prezentował wstępne wyniki badań samej Komisji Polityki Regionalnej, więc również radni wcześniej dyskutowali o tych problemach. Mało tego, no, jeżeli pan redaktor, być może państwo pamiętają, kiedy podejmowaliśmy pracę nad programem specjalnej strefy demograficznej, to też wskazywano, że praktycznie tych mieszkańców realnie przebywających w Polsce jest w Opolskim jest mniej niż podają dane statystyki. Panie dyrektorze, co mnie zaskoczyło in minus, to to, że nadal osoby, które pełnią władzę w naszym regionie, przewodniczący sejmiku, pytali, jak rozwiązać ten problem, bo mimo pieniędzy, które zostały wdrożone w specjalną strefę demograficzną, nadal nie wiemy, jak rozwiązać ten problem. Ale to, że pytają, to pokazuje, że troszczą się o ten problem, a proszę przywołać odpowiedź samego pana profesora. Jeżeli też słuchamy rad władz samorządu województwa, ekspertów, to też pan profesor powiedział, że tu nie ma łatwej recepty, że zależy z jakiego punktu widzenia na problem spojrzymy. Inne rekomendacje byłyby na poziom krajowy, inne na poziom województwa, a inne szczególnie w mniejszych miejscowościach, więc to też jako drobny przykład trudności, złożoności problemu. I faktu, że nie ma na to, o tym już wielokrotnie też z panem rozmawialiśmy, nie ma łatwej, prostej recepty, która spowoduje odwrócenie sytuacji w krótkiej perspektywie. Coraz głośniej się też mówi o tym, że zniżki na basen, do teatru, ta pomoc w postaci karty rodziny niezauważany jest tutaj, albo mniej zauważalny, znaczy nie ma efektów, powiedzmy, tych programów, a z drugiej strony te programy przecież ktoś musi zapłacić za to, że ktoś ma złotówkę za wejście na basen za złotówkę, ktoś musi za to te koszty pokryć. Czy my czasami nie obciążamy innych kosztami, natomiast pomoc nie spełnia zamierzonego celu? Znaczy, to trudno w tej chwili jednoznacznie ocenić, bo te programy pomocowe, przykładowe karty, czy karta dużej rodziny, ta krajowa, czy nasza regionalna, czy karty stosowane w gminach, również w kraju, to jest stosunkowo krótka perspektywa i jeszcze takiej pogłębionej analizy, na ile te karty pomagają, trudno obiektywnie przedstawić. Natomiast fakt, że cieszą się zainteresowaniem, pamiętajmy, że ideą tych kart jest jednak w pewnym sensie budzenie, tworzenie pozytywnego klimatu dla rodziny posiadającej no, więcej niż jedno dziecko. I to jest też istotne. Wiadomo, że to taka pomoc też kosztuje. Problem jest w miarę w racjonalnym rozłożeniu tego wsparcia, żeby rzeczywiście nie okazywało się, że ta pomoc, na którą wszyscy inni musimy się, czy to w skali gminy, czy województwa, czy kraju, składać w postaci podatku, nie jest wyższa niż efekty tej pomocy. A czy ta pomoc powinna być nadal rozdrabniana? Czyli każda gmina wprowadza własne programy, czy powinien być ustalony jeden program idący z góry, nie mówię z rządu, ale z Urzędu Marszałkowskiego, na wszystkie gminy i ta pomoc powinna być ujednolicona w każdym, chociaż w każdej gminie? No, w pewnym sensie przykładem takiego wspólnego podejścia jest właśnie Opolska Karta Rodziny i Seniora. Ja mam świadomość, że to jest pewna symboliczna pomoc i nie wyolbrzymia jej znaczenia. Natomiast jest to ewenement w skali kraju, bo oddolna inicjatywa, która obejmuje 90% gmin, mamy nadzieję, że stopniowo również te kilka pozostałych zdecyduje się. I to jest rzeczywiście jedna oferta w ramach jednego modelu zaproponowanego dla mieszkańców. Natomiast fakt, staramy się, o tym dyskutujemy, żeby wypracować, bo na przykład w Opolu już jest inaczej. Opole ma swoją i do nas docierają głosy mieszkańców,
którym się to myli, która jest karta jaka, jakie z nich przysługują, czy nie udałoby się jednej zaproponować. Według tych badań prezentowanych podczas sesji też okazuje się, że Opole nie zatrzymuje młodych osób, że maturzyści i tak maturzyści z Opola swoją przyszłość widzą w większych ośrodkach, we Wrocławiu, w Warszawie, ale nie w Opolu. Do Opola przychodzą ludzie, mówię, do miasta, ludzie z okolicznych, mniejszych miejscowości, ze wsi. Znaczy, takie zainteresowanie możliwościami kształcenia gdzieś dalej, to nie jest nowe zjawisko. Ja myślę, że w dużym stopniu na fakt, że dzisiaj to bardziej odczuwamy, czyli to ssanie, mówiąc taką rzecz kolokwialnie, ośrodek wrocławski, bo przede wszystkim Wrocław tu nam zabiera młodzież na studia, występowało też wcześniej. Dzisiaj od połowy lat 90., kiedy zdecydowanie szkolnictwo wyższe otworzyło ofertę, jest jednak trochę łatwiej uzyskać możliwość studiowania w tych innych ośrodkach. Stąd też to obserwujemy bardziej niż kiedyś. To tak się zastanawiam, to gdzie dziś warto się osiedlać? Gdzie budować domy? Znaczy, pan profesor wyraził opinię, że jak pan redaktor pamięta, że jednak to też pewna prawidłowość, nie tylko współczesna, obecna, że jednak te duże ośrodki stanowią znaczący motor rozwoju. Jeżeli porównujemy województwa, to warto zauważyć, że tak naprawdę siłę na przykład Mazowieckiego, które oczywiście już dzisiaj przekroczyło zdecydowanie ponad 100% średniej unijnej, to jest Warszawa, która ma prawie 300. Jeżeli Warszawa ma 300 i średnia dla województwa jest 108, to znaczy jaka jest dysproporcja tam. No niestety tak to działa, że te większe ośrodki mają większą moc przyciągania inwestorów, tworzenia atrakcyjniejszych miejsc pracy. A dziś plany zagospodarowania przestrzennego wprowadzane przez samorządy uwzględniają nasze problemy demograficzne, czy nie? Starają się to uwzględniać i pokazują te wyzwania, które stoją przed nami. My jako województwo i pod tym względem planowania takiego perspektywicznego, również w wymiarze tym przestrzennym, no w jakim stopniu na pewno może nie przodujemy w kraju, ale zdecydowanie jest to lepiej niż średnio w kraju, jeśli chodzi o miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i to wyzwanie demograficzne widzimy w planie miejscowym. Również ustawa obecna, znowelizowana w 2017 roku, nakłada na samorządy gminne obowiązek przy planowaniu miejscowym, przy studiach zagospodarowania przestrzennego uwzględniania tego aspektu prognozy demograficznej. Sporo słyszymy także o osobach starszych. Być może część z nich nie wie, że w przyszłości będzie im trudno utrzymać właśnie z powodów demograficznych, utrzymać się w domach, w których dziś mieszkają. Może to się stać za 5, za 10 lat. Zresztą słyszymy przykłady z Włoch, że tam można kupić dom za bezcen, ponieważ ludzie wyprowadzają się ze wsi, że ludzi na to nie stać. Czy chociażby w polityce Urzędu Marszałkowskiego już państwo to uwzględniacie, że społeczeństwo będzie starsze i będzie bardzo trudno im utrzymać te domy, w których dziś mieszkają? Zauważamy, przykład to główne narzędzie wsparcia polityki rozwoju regionalnego, to regionalny program operacyjny, gdzie na tworzenie tych domów opieki dziennej, domów dziennego pobytu przeznaczono znaczne środki i w praktyce więcej niż pierwotnie tych ośrodków prywatnych może powstać. W sumie ile tych ośrodków powstanie? Pierwotnie było zaplanowane, przewidzianych 10, ale będzie ich więcej. Więcej to ile? Jeżeli można... Ja nie chcę tutaj skłamać, bo bezpośrednio tych spraw nie prowadzę, ale więcej niż 10. No, w skali naszego województwa, które i tak, szczególnie południe województwa, było dosyć, nie chcę powiedzieć bogate, ale dysponowało znaczną ilością domów pomocy społecznej, nie było pod tym względem źle, to pokazują też porównania na tle kraju. Więc jeżeli to wzmacniamy, to pokazujemy, że widzimy rzeczywiście ten problem, który w perspektywie najbliższych kilkunastu lat będzie jeszcze bardziej odczuwalny. Po tych danych zaprezentowanych podczas sesji o tym, że region może liczyć na podstawie danych systemu EWUŚ, może liczyć 840 tysięcy, to się zastanawiam, czy jest dolna granica, która mówi o tym, że Opolskie powinno być nadal samodzielnym regionem, czy nie? No to nie ma łatwej recepty i chyba nie ma jednoznacznej odpowiedzi, bo to zależy od modelu rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, modelu funkcjonowania samorządów, które władze państwowe określają. Na pewno w dzisiejszym modelu, jak pan pamięta, w 1998 roku było rozważane 8-12 województw, więc ta liczba początkowo mniejsza, ale fakt, że jest ich więcej i my jesteśmy tym najmniejszym, to jeszcze nie przesądza o tym, że jest
to nie ma takiej granicy, bo zależy to od tych uwarunkowań, o których wspomniałem na początku, ale podam taki przykład. Jesteśmy najmniejszym, ale w perspektywie od 2000 roku, czyli mniej więcej od momentu, kiedy samorządy województw powstały, jeżeli porównujemy ten poziom PKB w przeliczeniu na siłę nabywczą pieniądza, w przeliczeniu na mieszkańca, to mamy tą dynamikę wyższą niż zachodniopomorskie, niż kujawsko-pomorskie, niż lubuskie, bliskie do średniej krajowej, którą ciągną mazowieckie czy wielkopolskie. Departament, którym pan kieruje, prowadzi badania czy ocenia? Bada, jak prezentuje się nasz region. Są jakieś plusy? Jest jakaś tendencja na plus, że coś zmienia się, jeżeli chodzi o demografię i problemy związane ze starzeniem się społeczeństwa? Mówię, jeśli chodzi o tendencje rozwojowe, to nie chcę wracać do tych porównań, ale to są w jakimś stopniu obiektywne wartości. Oczywiście PKB wielu ekonomistów podnosi, że to nie jedyny wskaźnik, ale póki co jest stosowany i szczególnie w przeliczeniu na mieszkańca więcej mówi niż ta wartość nominalna. Jeśli chodzi o ten przyrost naturalny, my to oczywiście analizujemy, ale tu znowu zacznę od zastrzeżenia, że trudno wyciągać wnioski już po drugim czy trzecim roku, bo jednak jest to krótka perspektywa. Profesor Jęczy na sesji powiedział o 20 latach. Ja nie mówię, że musimy się uzbroić w taką cierpliwość. Trzeba to monitorować, być może modyfikować działania, ale efektów na pewno nie będzie w perspektywie kilku lat. Dzisiaj obserwujemy w skali kraju i w skali naszego województwa większą liczbę urodzeń niż, mówię o połowie roku 2017 w porównaniu do połowy roku 2016. Jeżeli ta tendencja się utrzyma, to pierwszy raz od prawie 10 lat przekroczymy liczbę urodzeń 9 tysięcy. Ale niestety przyrost naturalny jest ujemny, bo więcej nam zmarło mieszkańców w pierwszym półroczu niż w półroczu 2016 roku. I ostatnie pytanie. Jesteśmy skazani na imigrację? Emigrantów, o tak. Jest to, myślę, aspekt, który powinniśmy widzieć i to też w pozytywnym rozumieniu. Doświadczenia innych krajów jednak pokazują, jeżeli ta polityka migracyjna jest polityką długofalową, może dzisiaj nie ma klimatu do pracy nad takim racjonalnym dokumentem, racjonalną polityką długofalową, to przynosi efekty i tym krajom, do których przybywają imigranci, i tym temu społeczeństwu, które do tych nieco bogatszych państw docierają. To, że do nas chcą przyjeżdżać inni, to też jest potwierdzeniem takim symbolicznym, że jesteśmy już w pewnym sensie na wyższym etapie niż te kilkanaście lat temu, tak wprost mierzając symbolicznie. Ale czy mierząc, te przyjazdy też nie doprowadzą do tego, że pensje są cały czas na tym samym niskim czy niższym poziomie od oczekiwań społeczeństwa, które także wyjeżdża za wyższymi pensjami gdzie indziej? No to jest, zwykle w życiu nie ma tak zero-jedynkowo czarno-białych rozwiązań. Zwykle jedno działanie przynosi oprócz plusów też pewne ujemne wyniki i tu na pewno zmniejsza fakt, że mamy sporą grupę przede wszystkim mieszkańców Ukrainy, którzy mieszkają u nas, podejmują pracę, że to pewnie tą presję na wynagrodzenia nieco zmniejsza, ale też pamiętajmy, że jak pan redaktor się tym interesował, Wojewódzki Urząd Pracy pokazuje dwukrotnie w ciągu roku analizy rynku pracy, a właściwie na stronie comiesięczne, to w zasadzie nawet w tych najtrudniejszym momencie, kiedy to bezrobocie przekraczało w liczbach ponad 40 tysięcy, zawsze mieliśmy około 3 tysięcy ofert, których nikt nie chciał podjąć. Dziękuję bardzo. Dziś gościem Rozmowy w Cztery Oczy był Waldemar Zatka, dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej Opolskiego Urzędu Marszałkowskiego. Dziękuję. Dziękuję. W Cztery Oczy. Poranna rozmowa. Radio Opole.